Kolejna noc. Znów nie mogę spać. Pewnie zasnę około 3 nad ranem, bo jakże mogłoby być inaczej. Znów masa myśli o tym, co mogłem zrobić dziś, o tym, co mogę zrobić jutro. Analizowanie ostatnich moich koszmarów. Rozbijam wszystko na pojedyncze elementy. Analizuję i zastanawiam się, czy po prostu nie mam szczęścia, czy też może coś ze mną jest nie tak. Przed snem ekran telefonu świeci swoim światłem. Przeglądam internet, szukając nowych rozwiązań, nowych pomysłów. Takich, które dadzą przekuć się w zysk. Nie mogę się oderwać od tego. Wiem, że znów zawalę ranne wstawanie. Pewnie się budzę znów koło południa. Znów nie będzie mi się nic chciało robić. Choć wiem, że muszę. Leżę. W kuchni kot rozrabia. Ten to chociaż ma dobrze. Nie musi się zastanawiać, co powinno się robić kolejnego dnia. Po prostu jest. Śpi. Je. Załatwia swoje potrzeby. Zabawa. I tak kolejny raz za razem. Przestał się bawić. Miauczy. Wstaję. Sprawdzam, co chcę. Jedzenie ma. Wodę ma. Wracam znów do łóżka. Sen dalej nie nadchodzi. W głowie jeszcze więcej myśli. Jest mi smutno. Zastanawiam się, czy w ogóle jestem coś warty. Nie potrafię tworzyć wybitnych dzieł. Nie potrafię pięknie przemawiać. Nie wiem, czy w ogóle coś potrafię zrobić wartościowego. Dalej nie mogę zasnąć. Jest jesień. Za oknem słyszę, jak szumią drzewa. A tak niedawno było lato. Można było spać przy otwartym oknie. Teraz już na to za zimno. Poduszka mnie uwiera. Kręcę się na łóżku. Oczy zamknięte. Chcę spać, ale nie mogę. Kolejny raz wstaję. Woda. Łykam tabletki. Może teraz uda się zasnąć. Myśli coraz wolniej wędrują. Uspokajają się. Zapadam powoli w błogi stan bezmyślności. Gdzieś w tle delikatnie pracuje zegar. Coraz ciszej i ciszej i ciszej i ciszej. Czytał Krystian Kieś. Serdecznie wszystkich zapraszam na mój kanał. Straszne opowieści. Historie z dreszczykiem. Link do kanału w opisie tego filmu.